Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na antenie telewizji w Polsce, w centrum wydarzeń Małgorzata Jarecka. Prawo i Sprawiedliwość, szanowni widzowie, zapowiedziało zbiórkę podpisów pod referendum odrzucającym w całości pakt migracyjny. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Możemy zrobić i chcemy zrobić jeszcze jedno. Przypomnijmy sobie to, co działo się nie tak dawno temu, w czasie wyborów. Było referendum. Wzywano do tego, żeby je bojkotować. W wielu lokalach wyborczych, bardzo wielu, podejmowano też działania zmierzające do tego, żeby zniechęcać do brania kart referendalnych. I to niezależnie od tego, czy ktoś chciał głosować zgodnie z naszymi zaleceniami, naszymi prośbami zwróconymi do społeczeństwa, mówię tu o Prawie i Sprawiedliwości, czy ktoś chciał głosować inaczej. Chodziło o to, żeby ono było nieważne. To się udało. Ale od września będziemy zbierali podpisy pod żądaniem nowego referendum. Bo to musi być... To musi być, proszę państwa, podstawa do innego żądania, bo jesteśmy przekonani, że takie referendum, jeżeli do niego dojdzie, wygramy. Żądania wypowiedzenia tego paktu. A minister funduszy i polityki regionalnej wypowiedziała się na temat używania broni przez obrońców naszych granic. I tu cytat. Czy chcemy, żeby zaczęli strzelać do bezbronnych kobiet i dzieci? Czy chcemy być tym, że czym chce, żebyśmy się stali Łukaszenka, czyli żeby nasi wojskowi strzelali po prostu do każdego jednego przekraczającego granicę, czy to kobieta w ciąży, czy to dziecko? Uważam, że nie. No, ja jakoś przyznam państwu szczerze, na granicy Polski z Białorusią tych kobiet i dzieci nie zauważyłam. Natomiast widać tam bardzo agresywnych 30-40-letnich mężczyzn. No, ale może pani minister gdzieś widziała ich w innym miejscu. A Ryszard Petru o niespełnionych obietnicach wyborczych rządzącej koalicji z kwotą wolną od podatku 60 tysięcy złotych możemy się, drodzy państwo, już pożegnać. Tylko można zadać pytanie, po co te obiecanki, cacanki? Nie, to jest nierealne, dlatego że to, na co może być nas stać w kontekście oszczędności, o których mówiłem, to jest właśnie obniżenie składki zdrowotnej. Nie jesteśmy w stanie zrobić również obniżenie, podwyższenie kwoty wolnej od podatku. To jest jakieś 30-40 miliardów złotych. To jest dużo droższe. Na to nas absolutnie nie stać. Dzisiaj nas nie stać, rzeczywiście, wie pan, za dwa lata. A do końca tej kadencji? To zależy w dużym stopniu od wzrostu gospodarczego, zależy od szeroko rozumianych reform strukturalnych, które musimy przeprowadzić, ale uważam, że to będzie bardzo trudne. Wie pan, nie da się zrealizować wszystkich obietnic. A moim i państwa gościem w naszym studiu jest pan Michał Moskal, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Coraz bardziej polskie społeczeństwo odczuwa podwyżki. Za chwilę będą to podwyżki kosztów życia, czyli prądu i gazu. Prawo i Sprawiedliwość zebrało 140 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem Stop Podwyżką. Dlaczego ten projekt utknął w zamrażarce marszałka Hołowni, który mówił, obiecywał społeczeństwu, że tej zamrażarki nie będzie stosował? Szymon Hołownia jest takim wiernym sługą Tuska, który realizuje wszystko, czego życzy sobie nasz obecny premier. No i niestety sytuację mamy taką, o czym mówiliśmy już na końcówce zeszłego roku, że dojdzie do tego, że od lipca czekają nas gigantyczne podwyżki, jeśli chodzi o ceny prądu, jeśli chodzi o ceny gazu. I dzisiaj mamy taką sytuację. Mimo tego, że cała koalicja rządząca obiecała w swoich 100 konkretach, że w 100 pierwszych dni zrealizuje chociażby przedłużenie wszystkich tarcz, które były za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, które sprawiały, że po prostu było taniej w momencie,
momencie, kiedy naszym krajem również targały te geopolityczne zawieruchy, które dotyczyły całego świata. My byliśmy sobie w stanie z tym poradzić. Dzisiaj niestety mamy rząd, który nie tylko nie jest w stanie, ale nie chce sobie z tym radzić, bo to jest rząd, który tak samo ze swojej poprzedniej kadencji w latach 2007-2015 wszystkie koszty tego, co się dzieje na świecie, zrzucał na obywatela. Można tu przypomnieć słynne słowa Donalda Tuska: nic, co dane, nie będzie odebrane. Tutaj Donald Tusk powiedział jeszcze, to wydaje mi się, że to była jakaś grafika, którą przez przypadek w pewnym momencie Platforma Obywatelska umieściła na swoich mediach społecznościowych i ona przez przypadek, dlatego że była prawdziwa. Był tam Donald Tusk i tekst: wszystkie podwyżki będą obowiązywać. No i niestety dzisiaj widzimy, co to za podwyżki rzeczywiście obowiązują. No niestety, jeśli dzieją się takie rzeczy w państwie, to również skądś trzeba brać na to pieniądze. Nowa koalicja przygotowała projekt budżetu, który w porównaniu do budżetu pozostawionego przez premiera Mateusza Morawieckiego zwiększył deficyt o ponad 25 miliardów złotych. Deficyt po maju tego roku w budżecie jest rekordowy, to jest ponad 53 miliardy złotych. Więc borykamy się z całym szeregiem problemów, które dotyczą budżetu państwa, bo dzisiaj rządzą nami ekonomiczni analfabeci, którzy jednocześnie nie potrafią pieniędzy na nic wygospodarować i tylko można się domyślać, gdzie te pieniądze z budżetu nagle zaczęły znikać, a z drugiej strony w tych sprawach najważniejszych, jak chociażby obronność, z budżetu zostało zdjęte 40 miliardów złotych. Więc jeśli zdejmujemy gigantyczne środki z naszego bezpieczeństwa, a jednocześnie podwyższamy deficyt, to trzeba zadać sobie pytanie, co się dzieje z tymi pieniędzmi, które przecież przez 8 lat w państwie były. Prawo i Sprawiedliwość coraz mocniejszym głosem mówi o potrzebie referendum. Wydaje się, że Polacy też potrzebują zabrać głos w tej sprawie. Natomiast posłuchajmy głosu polskiej lewicy, Krzysztof Śmiszek. Nie pójdę na takie głosowanie, jeśli w ogóle się wydarzy, z dwóch powodów. Po pierwsze, mieliśmy już takie referendum, ono było przy okazji wyborów, zakończyło się fiaskiem, to po pierwsze. A po drugie... Na pytanie o nielegalnych migrantów to nie odpowiedziało prawie 100% głosujących. No tak, natomiast drugi, ważniejszy dla mnie powód, to jest powód, który stoi i motywacja, która stoją za tym zbieraniem podpisów i ewentualnym referendum, to jest po prostu zwykły rasizm. To jest zwykła, prymitywna, najbardziej obrzydliwa motywacja, jaka może zdarzyć się w polityce, to znaczy odcinania kuponów politycznych i popularności od rasizmu, ksenofobii i nietolerancji. Panie pośle, czy referendum, czyli zdanie Polaków w bardzo ważnej kwestii, które narzuca nam pakt migracyjny, to jest rasizm? No ta maczuga rasizmu jest teraz namiętnie wykorzystywana przez nową koalicję, w zasadzie do wszystkiego. Natomiast ja chciałbym, żeby pan Śmiszek, czy jakikolwiek inny parlamentarzysta obecnej koalicji rządzącej, poszedł do rodziny zamordowanego żołnierza i powiedział, że to, co robią, czyli obrona granic, to jest rasizm. Żeby poszedł do tych, którzy codziennie są atakowani przez te hordy ściągane przez Łukaszenkę na naszą wschodnią granicę i powiedział im, że obrona przed nimi Polaków, to jest rasizm. Niech powie to tym wszystkim, którzy niemalże codziennie zostają ranni, broniąc naszej granicy, bo od 21 roku niemal codziennie mamy na granicy rannych. I żeby powiedział im, że to, że tam stoją, to jest rasizm, no to jest skandaliczne. No słuchanie takich wypowiedzi jeszcze ze strony ludzi, którzy uczestniczą dzisiaj w sprawowaniu władzy, jest przerażające i tylko pokazuje, jakie mają prawdziwe intencje. I to też niestety było widać przy okazji referendum, które było w październiku i przy tej rozmowie o tym referendum w przyszłości. Czyli nie liczy się zdanie obywateli, liczy się to, żeby się wywiązywać z pewnych zobowiązań wobec Brukseli. Bo przecież to ten rząd pozwolił na podpisanie paktu migracyjnego i to ten rząd pozwolił chociażby na to, żeby w ramach paktu migracyjnego została przyjęta dyrektywa azylowa, która będzie Polsce nakazywać każdego nielegalnego imigranta traktować jako uchodźcę, która będzie nakazywać zapewniać mu zakwaterowanie, wszystkie świadczenia społeczne, dostęp do opieki medycznej, dostęp do rynku pracy i do tego jeszcze, żeby przypadkiem nie przedostał się z Polski do Niemiec później, to wszystkie te świadczenia mają być utracone, jeśli przekroczy kolejną granicę państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Więc widać, że tutaj jest po prostu pełne zobowiązanie, bo nie zapłacą za nielegalną imigrację ci, którzy dzisiaj żyją na strzeżonych osiedlach w Warszawie, tylko zapłacą za to zwykli obywatele. Nie pan Śmiszek, nie pan Biedroń, nie Donald Tusk, tylko każdy, kto będzie się bał wieczorem wyjść na ulicę.
No właśnie, skoro jest przyzwolenie części społeczeństwa do przyjmowania tych niechcianych przybyszów z Afryki, to może rzeczywiście należałoby dokwaterować właśnie tym posłom, którzy głosowali za przyjęciem paktu migracyjnego, tym politykom, te osoby, żeby one bezpośrednio odczuwały tę sytuację, a nie obarczać tymi wszystkimi problemami, przede wszystkim finansowymi, polskiego podatnika. Bo rzeczywiście no, mamy jeszcze troszkę biedy w Polsce, mimo że rozwijaliśmy się ostatnie 8 lat bardzo dynamicznie. Natomiast odbieranie pieniędzy polskim emerytom, którzy całe życie pracowali na swoje utrzymanie, by płacili podatki, i dawanie tych pieniędzy nie wiadomo w zasadzie komu, bo ci ludzie są kompletnie niezidentyfikowani. To nie są żadni doktorzy, to nie są żadni informatycy, ludzie wykształceni, bo gdyby tak było, to przecież przekraczaliby granice w sposób legalny. Dlaczego Unia Europejska legalizuje bezprawie? Unia Europejska tutaj podejmuje dzisiaj dwa kierunki działań wobec Polski. Jeden kierunek to jest to, żeby utrudnić nam maksymalnie obronę naszej wschodniej granicy, a drugi kierunek to jest niestety to, co widzieliśmy na naszej granicy zachodniej, czyli granicy z Niemcami. To, że Niemcy dzisiaj mogą sobie przy Donaldzie Tusku pozwolić na wszystko i niezgodnie z jakimikolwiek umowami międzynarodowymi, niezgodnie z prawem, podrzucają nam imigrantów od siebie bez żadnych ustaleń. I wyszedł Donald Tusk i powiedział, że przecież on się w Unii Europejskiej nie da ograć, że on tutaj odbędzie twardą rozmowę z kanclerzem Scholzem, po czym najwyraźniej kolanami wyszorował podłogę, zgodził się na wszystko, zapytał, czy oddać za pieniądze za benzynę dla tych, którzy podwozili nam nielegalnych imigrantów, no bo dwa dni później mieliśmy kolejną podrzutkę nielegalnych imigrantów z granicy zachodniej. Niestety dzisiejszy rząd zupełnie nie radzi sobie w kwestiach dyplomatycznych, nie potrafi zabezpieczyć naszych interesów, ulega na wszystko, co daje czy Bruksela, czy Berlin, i z tym się zasadniczo nie można zgadzać. Dlatego też zależy nam na tym, żeby to Polacy mieli szansę wyrazić swój głos w tej sprawie, bo zgodnie z naszym prawem referendum byłoby wiążące dla rządu. Dlatego tak bali się referendum 15 października, bo ono mogło sprawić, że rząd byłby w pewnych sprawach związany. I niestety tej najgorszej propagandzie, którą prowadziła wtedy opozycja jeszcze, ale już niedługo później koalicja rządząca, część Polaków uległa. Ja mam głębokie przekonanie, że ci, którzy dzisiaj widzą, że zostali przez Tuska, przez Kosiniaka-Kamysza, przez Hołownię oszukani, dzisiaj poszliby do tego referendum i powiedzieli: stop, nie zgadzamy się na to, żeby Polska przestawała być najbezpieczniejszym krajem w Europie. Przez granicę zachodnią wwożeni są przez niemieckie służby nielegalni migranci, są po prostu porzucani po stronie polskiej. Natomiast polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych niewiele, w zasadzie nic w tej kwestii nie robi. Ale zanim wrócimy do tego pytania, może popatrzmy razem z naszymi widzami na sondaż, gdzie pytanie brzmiało: czy pana zdaniem Polsce grozi zwiększony napływ imigrantów w związku z przyjęciem przez Unię Europejską paktu migracyjnego? Tak odpowiedziało 58,6% osób badanych, nie 20%, nie żadnego zdania, czyli nie wiem, 14,4%, i nie znam założeń paktu ponad 6,5% respondentów. Czyli widać, panie pośle, że prawie 60% społeczeństwa obawia się konsekwencji przyjęcia tego paktu migracyjnego. Czy to dobry znak dla referendum? Myślę, że to dobry znak dla referendum, bo to oznacza, że duża część społeczeństwa, również ta część, która nie głosowała na Prawo i Sprawiedliwość, dostrzegła, że została oszukana. Że to nie było tak, że jak nie poszli 15 października na referendum, to że wszystko będzie w porządku, tak jak było obiecywane, bo przecież te sprawy nie istnieją. No przecież tak mówili politycy Koalicji Obywatelskiej. Tych spraw w ogóle nie ma w eterze, to jest wymyślone przez Prawo i Sprawiedliwość. Po czym nie minęło pół roku i okazało się, że nie dość, że nie są wymyślone,
to są faktycznie i konsekwentnie realizowane tak, żeby Polsce zaszkodzić. Tylko po cichu. Już nie zdążymy rozwikłać kwestii, dlaczego polski MSZ w sprawie migrantów milczy i nie robi dosłownie nic. Dziękuję państwu, dziękuję panu za wizytę w naszym studiu. Michał Moskal, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a z państwem widzę się po krótkiej przerwie.